Cześć, tutaj Tomek Dentowy Piotrowski i Gry Style Reloaded z Wipeout Omega Collection. PlayStation jest wspaniałą konsolą, która zaprezentowała wiele genialnych serii gier. Wipeout to jedna z tych perełek, które na zawsze będą powiązane z maszynami Sony. Teraz na PlayStation 4 ląduje Wipeout Omega Collection. Omega Collection to dopakowana wersja trzech, tak naprawdę 2,5 starszych Wipeoutów. Mamy Wipeouta HD wraz z dodatkiem Fury, który pojawił się na PlayStation 3 i był remasterem Wipeoutów z PSP. Także Wipeout 2048, który pojawił się na PlayStation Vita. Mamy więc gry, które w swojej oryginalnej formie były dostępne na przenośnych maszynach PlayStation. Teraz jednak na PS4 nabierają prawdziwej mocy, bo to co tu zrobiono to więcej niż typowy remaster, to co określamy tą nazwą. Zakładam, że ktoś może nie wiedzieć czym jest Wipeout, dlatego postaram się pokrótce wytłumaczyć charakterystyczne elementy tej genialnej serii ścigałek. Wipeout to futurystyczne wyścigi lewitujących bolidów, które uzbrojone są w arsenał broni rodem z kart racerów takich jak Mario Kart. Podstawą zabawy jest ściganie się super szybkich maszyn i rozwalanie przeciwników. Magia, po prostu magia. Trzy rozbudowane kampanie oferują nam ponad 200 różnych wyścigów na 26 trasach. Mamy więc dużo do roboty, zwłaszcza jeśli chcemy zajrzeć ten tytuł na 100%, gdyż gra posiada kilka stopni trudności od nowicjusza do prawdziwego eksperta. Ważne jest to, że rozgrywka jest bardzo różnorodna, bo te 2,5 różnych od wcześniejszych odsłon Wipeouta cechuje się trochę różną rozgrywką. 2048 to szersze, bardziej otwarte trasy naszpikowane skrótami i wygibasami. Fury kładzie nacisk na element walki pomiędzy pojazdami, mamy więcej rozwalania i eliminacji. Dzięki tym różnicom nie znudzimy się zbyt szybko i gra cały czas jest zarówno w trybie dla jednego gracza, jak i w multiplayerze. Mamy oczywiście standardowe wyścigi, a także zabawa, wyzwania z pokonaniem okrążenia tak szybko jak się da, wyścigi z bronią, pokonywanie trasy na czas, zabawa w eliminację przeciwników, a także genialny tryb pokonywania kolejnych okrążeń z nieustannie przyspieszającą maszyną. Osobiście stałem się fanem właśnie tego ostatniego trybu. Wymaga on od nas panowania nad maszyną i tego, aby odpowiednio wchodzić w zakręty, tak aby nie uszkodzić naszego bolidu i nie tracić punktów życia, co kończy się eksplozją. Dodatkowo wspomniany już eliminator, czyli wykańczanie przeciwników, to coś w stylu trybu Battle z Mario Kart. Mamy więc wyścigi, ale nie liczy się tutaj bycie pierwszym, ale to, żeby zadawać jak największe obrażenia naszym przeciwnikom. Zazwyczaj nie lubię nawijać o oprawie graficznej gry, która jest remasterem, remake'iem albo po prostu portem z przenośnej konsoli. Bo po prostu zazwyczaj to jest tylko moja krytyka i narzekanie na to, że mogło być lepiej, gdyby tytuł został stworzony na konsolę nowej generacji. W przypadku Wipeout Omega Collection ta sytuacja jest kompletnie odwrotna. Mam tutaj jeden z najlepiej wyglądających tytułów, jakie wydano na PS4. Gra wykorzystuje maksimum mocy PS4 Pro, czyli prosiak wreszcie pokazuje nam swoją moc. Mamy 4K HDR, które na sporym telewizorze wygląda po prostu powalająco. No. Na pewno jedna z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek widziałem na konsolach. Posiadacze standardowych Playków 4 nie mają na co narzekać, bo nawet na nich gra robi wrażenie i powinna zapewnić nam opad ściany i wow. Wipeout Omega Collection na pewno zgarnie masę nagród za najlepszą oprawę graficzną i prawdopodobnie za najlepszy bok Mario Kart 8 Deluxe wyścigi wydane w tym roku.
Od zawsze byłem przekonany, że Wipeout to dość specyficzna seria o charakterystycznym, futurystycznym klimacie, który wylewa się z ekranu. W zakręconej sferze wizualnej tworzy elektroniczna, techno, muzyka. I z tego powodu nigdy nie byłem największym fanem tej serii. Nie moje klimaty, nie moja muzyka. I spędziłem jedynie trochę czasu z Wipeout 3 na Playka 1 i z wersją gry na PSP, która była podstawą do Wipeout HD na Playka 3, który znowu pojawia się tutaj. Czyli takie zatoczyłem koło jakby z tą serią. Nie będę dawał, że jestem ekspertem i wieloletnim fanem cyklu. I dlatego mogę powiedzieć z perspektywy żółtydziowo amatora, że gra jest świetna. Ktoś, kto nie ma dużego kontaktu z serią, jest tytułem oczarowany. I zakładam, że fani, którzy już znają te tytuły, też będą zadowoleni z tego, jak świetnie wizualnie prezentuje się gra. Naprawdę szybkie wyścigi, bardzo klimatyczne i ciekawe trasy. Masa atutów gry sprawia, że Wipeout Omega Collection jest kolejną świetną pozycją w tegorocznym dorobku Sony. Sony po prostu rozwala nas. Co miesiąc jakaś genialna, ekskluzywna, albo jeżeli nie ekskluzywna, to dostępna tylko na wersji konsolowej, tylko na Playka. Gierka od Yakuzy, Gravity Rush, Persona, Neo, Horizon i masa innych gier, i teraz do tej ekipy dołącza Wipeout Omega Collection. Po prostu brawa dla Sony. I muszę powiedzieć tak, że bawiłem się tak dobrze przy Omega Collection, że teraz w oczekiwaniu na kolejną część, bo czuję, że to odniesie sukces i dostaniemy nowego Wipeouta, mam ochotę wrócić do starszych odsłon cyklu na szarach i dać im drugą szansę.